Toprent Wypożyczalnia Samochodów Końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ, od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Wybory samorządowe decyzją Parlamentu RP odbędą się wiosną 2024 roku, a zatem pozostał do nich nieco ponad rok. Pojawiają się jednak już pierwsze bardziej i mniej oficjalne informacje o tym, kto mógłby ubiegać się o najbardziej prestiżowy urząd w regionie, czyli o fotel burmistrza miasta i gminy Końskie. Przyjrzeliśmy się tym plotkom. Pierwszym i oczywistym kandydatem jest Krzysztof Obratański. W naszym TKN Studio obecnie urzędujący burmistrz nie chciał zadeklarować twardo, że o reelekcję powalczy, ale docierają do nas głosy, że jest to niemal pewne. Obratański w świetle obowiązującego prawa może być burmistrzem przez jeszcze jedną kadencję i najpewniej z tej możliwości skorzysta. Nikt w obozie jego ugrupowania samorządnych Ziemi Koneckiej nie wyobraża sobie, by całe wielkie środowisko do wyborów mógł poprowadzić ktoś inny. Wojciech Owczarek to jedyny na naszej liście zadeklarowany kandydat. Owczarek już wiele miesięcy temu przekazał informację o starcie w wyborach na burmistrza Końskich i z tego, co udało nam się ustalić, nic w tej sytuacji się nie zmieniło. Będzie on popierany przez środowisko nowego powiatu Roberta Plecha. Owczarek to obecny radny powiatowy. Pracuje jako sekretarz w gminie Słupia Konecka. Wcześniej był sekretarzem w Gowarczowie oraz dyrektorem Urzędu Pracy. Michał Cichocki, były burmistrz Końskich i etatowy kontrkandydat Krzysztofa Obratańskiego w drugiej turze. Cichocki związany jest z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską. Obecnie pracuje cały czas w samorządzie jednej z gmin województwa świętokrzyskiego. Jest też powiatowym szefem struktur PO oraz radnym powiatowym. Michał Cichocki nie zadeklarował chęci startu, ale jeśli nie on, to kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską, która przecież wyrasta na największą siłę polityczną w Polsce? Jacek Werens. To niemal pewne, że obecny dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich będzie kandydował na stanowisko burmistrza. To mieszkaniec Końskich, jest znakomicie wykształcony, ma duże doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej. Werens przede wszystkim może liczyć na potężne wsparcie. Według naszych informacji ma być popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, a także większość zarządu powiatu koneckiego ze starostą Grzegorzem Piecem na czele. Sebastian Bednarz. To nieoczywista i bardzo zaskakująca kandydatura. Nie mamy co do niej żadnej pewności. Jednak docierają do nas pewne plotki. W kuluarach mówi się, że Bednarz, będący mieszkańcem Kazanowa, znany jako DJ Gaz, może wystartować na stanowisko burmistrza Końskich, mając poparcie kilku starszych działaczy oraz lokalnych przedsiębiorców. Miałby on być kandydatem nieuwikłanym, bezpartyjnym i stawiającym na wspólne działanie ponad wszelkimi podziałami. Kamil Kubicki, leśnik niegdyś budujący kampanię wyborczą Piotra Słoki, który otarł się o mandat poselski. Kubicki od wielu lat związany jest z Prawem i Sprawiedliwością, często reprezentuje posłankę Annę Krupkę. Informacje o jego ewentualnym starcie docierają do nas ze środowiska Zjednoczonej Prawicy. Informacja na ten moment nie ma jednak potwierdzenia. Inni kandydaci. Na giełdzie nazwisk pojawiała się choćby dyrektor drugiego LO w Końskich Beata Salata, która mogłaby reprezentować Komitet Nasz Powiat. Do tej pory w wyborach na burmistrza Końskich swojego kandydata popierała lub wystawiała Konfederacja, a bywał nim Damian Milczuszek. Niewykluczone, że i tym razem będzie podobnie. Do naszej redakcji dotarła też informacja o tym, że swojego niezależnego kandydata na fotel burmistrza chce wystawić Nowa Lewica. Tutaj trudno jednak wskazać nazwisko. Lewica chciałaby poprzeć kandydata, który nie jest w koalicji z działaczami Prawa i Sprawiedliwości w powiecie. Tymczasem wspominany Wojciech Owczarek w niej jest, podobnie jak i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk. Mówi się o tym, że w tym przypadku szef lewicy w województwie Andrzej Szejna może postawić na bardzo zaskakujące nazwisko.